Hej siemaneczko, z tej strony Abra i witam w kolejnym odcinku Survivalu z Abrą. Moi drodzy, bardzo dużo się zmieniło, mam wam bardzo dużo do pokazania, bo naprawdę na live'ach sporo zrobiliśmy i ustaliliśmy między innymi właśnie z widzami z live'a, że dzisiaj w dzisiejszym odcinku będziemy robili dom dla moich psów. Ciężko będzie to nazwać budą, dlatego że to będzie właśnie takich, moich drodzy, rozmiarów i zrobiłem sobie tutaj wstępnie szkic, zacząłem robić sobie wysepkę, bo właśnie chciałbym, aby naprzeciwko mojej zbrojowni z widokiem na mój dom i z domu z widokiem tutaj właśnie powstała, słuchajcie, gdzieś w tym momencie buda dla moich psów, dom dla moich psów, nie wiem jak to nazwać, bo to będzie, słuchajcie, takiej wielkości. Okej, powiecie, ale Abra, to jest dirt, miała być diamentowa buda. No i słuchajcie, mam tutaj wam do pokazania, oj, dużo diamentów, w ogóle te jeszcze możemy odłożyć. Słuchajcie, mamy ponad 9 staków diamentów, w zasadzie to 10, nie wiem czy jeszcze gdzieś nie mamy diaksów, ale w każdym razie, słuchajcie, z tego naprawdę bardzo, bardzo dużo, chyba deksów więcej nie mamy, więc około 10 staków. Z 10 staków zrobimy sporo bloczków i chciałbym bloki tego właśnie dirta, tej ziemi oraz schodków podmienić na diaksy i kwarc, więc no sami możecie sobie wyobrazić, jakie to będzie duże i jakie to naprawdę będzie potężne, ale czego się nie robi dla moich psów. Moi drodzy, tytułem jeszcze tutaj wstępu, jeśli oglądacie live'y, to wiecie, że byłem w endzie i niestety straciłem wszystkie swoje itemy, straciłem także swoje wszystkie itemy w netherze, dlatego zostały mi żelazna zbroja, nie będę tego pokazywał, ja się po prostu nie będę przyznawał i dlatego chciałbym, słuchajcie, skraftować trochę lepsze przedmioty. Zacząłem już sobie powoli, że tak powiem, ogarniać te itemki, byliśmy w cave'ach, znaleźliśmy książkę z mendingiem, czyli naprawa. I chciałbym ją połączyć z tym kilofem, który jest najlepszym kilofem w grze. Gdybym połączył tą skrzynkę, tą książkę z tym kilofem, to byłby on po prostu niezniszczalny. A ponadto fajnie by było zenchantować sobie coś, bo jak sami widzicie, mam 36 level i widziałem, że w enchantingu, który znajduje się tam, mamy, moi drodzy, looting, czyli grabież na ten miecz. Ale chciałem też wam pokazać, że słuchajcie, mamy 3 pandy, tak! Maciuch na swoim kanale prowadzi serię z pandami, słuchajcie, i bardzo fajnie je rozwija. Patrzcie, tutaj można dać właśnie, że tak powiem, bambus pandzie i patrzcie, ona je. Normalnie my też będziemy mieli swoją pandę, tylko wiecie co? Ty, a gdybym ja teraz spróbował je rozmnożyć, spróbuję, słuchajcie, rozmnożyć właśnie teraz pandę. O, tak, moi drodzy, jedna, druga i czy z tego powstanie mała, jeśli z tego powstanie mała panda, to koniecznie musicie nazwać ją w komentarzach, słuchajcie, musicie ją nazwać w komentarzach, tylko czy ona, słuchajcie, tutaj powstanie, halo. Czy ona już może jest, czy jeszcze jej nie ma? Nie widzę, tutaj. Jaki malusi, bo patrz. Ej, ona jest przesłodka. No jest przesłodka, słuchaj, postawić tutaj bambusa, niech on sobie rośnie. Rzucę wam w ogóle, słuchajcie, resztę tego bambusa, jakby ktoś chciał, potrzebował, to proszę, zjedźcie sobie. Ale słuchajcie, jest mała panda. Rozwijamy się, tutaj jeszcze w ogóle lamy przyszły. Naprawdę dużo rzeczy się zmienia, słuchajcie, dużo rzeczy się zmienia. Dzisiaj powstanie jeszcze ta buda, ale zanim to, tak jak mówię, chciałbym sobie zenchantować ten miecz, zobaczyć co nam siądzie na lootingu. Looting 3 i sharpness 3. Jest to spoko miecz, gdyby je, słuchajcie, połączyć, to jeszcze dodać fire aspect i byłoby naprawdę mega cool. Teraz na książeczkach i na kilofach mamy oczywiście już inne enchanty, więc też fajnie byłoby to wykorzystać, ale na razie tego nie robię. Dlaczego? Dlatego, że jeśli też oglądaliście live'y, to wiecie, że przyszli kolejni villagerowie. Mieliśmy najazd w ostatnim odcinku, albo w przedostatnim. Trochę nam villagerów ubyło, dlatego przyprowadziłem tutaj kolejnych. Zrobiliśmy bibliotekarza, który chce się wymieniać za papier, a ten, słuchajcie, jeszcze swojej profesji nie ma i dlatego chciałbym, aby on został kartograferem. Halo, no, suniesz się, bo chcę postawić stół. Nie, please, suń się. Chcę postawić tutaj stół. A przeszkadzasz, ziomek, przeszkadzasz. No weź się suń. No weź, to chcę ci postawić stół, chcę, żebyś był kartograferem. Dobra, elo. Sorry, będziesz miał teraz podwyżki, ale słuchajcie, w każdym razie ten też będzie handlował za papier i możemy od niego uzyskać także mapę, więc bardzo, bardzo fajnie się tutaj składa. Wiecie co, podmieńmy sobie tylko to na to, bo tutaj tak średnio ten dirt wygląda, potem sobie oczywiście to udoskonalimy. Tutaj wieśniak nam, słuchajcie, chce wcisnąć jakieś jabłka i w ogóle placki dyniowe, to nie, nie, nie. Tutaj jest w ogóle biblioteka, nie, tutaj jest leather worker i akurat mamy trochę skóry, więc możemy się z nim wymienić właśnie za emeraldy. On już teraz skóry nie potrzebuje, a przez to, że mamy właśnie farmę krów, to tej skóry mamy sporo i możemy tych emeraldów zdobywać także sporo. Tutaj możemy mu zasugerować patyki, albo słuchajcie, jakąś pajęczynę. Pajęczyny niestety nie mam, więc nie dam, ale ten gość chce węgiel, a ja węgla mam bardzo dużo, gościu, patrz ile ja mam węgla. Ja ci mogę dać węgla w nieskończoność, tylko dawaj mi cały czas tutaj, o, patrz, jeszcze więcej węgla mam. Tylko dawaj mi tutaj emeraldy, patrz, jeszcze żelazo mogę mu zaproponować, diamenty mogę mu zaproponować i potem dostaję od niego mieczyk. Kupiłem u niego już takie dwa miecze, po tym jak zginąłem, ten daje mniej więcej podobne rzeczy, tylko troszkę słabsze, ale też nam się przyda.
tutaj nam się przepala złoto, tutaj nam się przepala żelazo, znowu złoto. Wrzucimy sobie, słuchajcie, trochę piasku do przepalania, dlatego że będą nam potrzebne szyby, aby skraftować, aby zbudować naszą budę, ale póki jeszcze tutaj ich mamy, to słuchajcie, wyhandlujmy się z nimi za żelazo. Ten już żelaza, słuchajcie, nie chce, ale może ten będzie chciał żelazo? O, fajnie, chcę żelazo, no to spoko. I w ten sposób zrobiliśmy sobie kolejny, że tak powiem, level, więc myślę, że śmiało możemy sobie coś znowu zenchantować. Może kill off, a może klatę. Ej, słuchajcie, zenchantujmy sobie klatę. Zróbmy sobie, słuchajcie, klatę, zobaczymy. Protection 3 i Unbreaking 3, fajnie. W końcu mamy trochę chociaż lepszy item, bo naprawdę jest beznadziejnie, było naprawdę fatalnie. Ale podejdźmy sobie jeszcze i zobaczmy, czy mogę już połączyć kill off z książeczką. 33 level, no nie, słuchajcie, 33 level, to trochę nam jeszcze brakuje. Tutaj jakby coś nam się przepalało, to oczywiście dostaniemy za to expa, ale już rud... O! Tak, słuchajcie, tutaj patrzcie, ile żelaza mam. O kurczę, za to normalnie wjedzie właśnie kolejny poziom, 33 już jest, więc spoczko. Możemy sobie wywalić takiego jednego stake'a i łączymy sobie, moi drodzy, mending i kill off 5-3-3. Efektywność 5, szczęście 3, niezniszczalność 3 i mending. Moi drodzy, w tym momencie kill off jest samonaprawialny, co jest mega, mega spoko, ale aby on się sam naprawiał, musimy kopać węgiel. I chciałbym wam pokazać, jak to właśnie wygląda, bo to akurat węgiel mamy. A on aktualnie ma 474 użycia, ale z unbreakingiem 3 trochę więcej. I teraz słuchajcie, on przez to, że zbieram węgiel, powinien się trochę odnawiać. Czy on się będzie odnawiał? Tego nie wiem, ale z tego, co właśnie mi wiadomo, przez rozwalanie węgla on po prostu będzie dokonywał sam siebie napraw. Widzicie? Ej, naprawia się, patrzcie, 486 durability tutaj na dole, to słuchajcie, 486, kopiemy dalej, zobaczymy, ile z tego wyjdzie, bo tutaj są kolejne klocuszki. 492, widzicie, jakie to jest genialne? Wystarczy, a czekajcie, a czy od zwykłych klocków też on się naprawia? Wydaje mi się, że od zwykłych klocków on się nie naprawia, tylko od tych... Tak, słuchajcie, tylko on się naprawia od klocków, które zbierają expa. No, czyli genialny, słuchajcie, absolutnie genialny enchant moim zdaniem. Mamy aktualnie praktycznie niezniszczalny kill off. Fajnie by było tylko sprawdzić, ile kosztowałaby jego całkowita naprawa, żebym miał go od... Ojojoj, tu nie, słuchajcie, tu expensive, to my się nawet w ten sposób nie bawimy. Moi drodzy, minęło 7 minut, dlatego teraz zabieramy się za budowę naszej tutaj oczywiście budy dla psa, wyspy dla psa. Słuchajcie, nie wiem, co to będzie. Wydaje mi się, że można to śmiało nazwać wyspą psów. Oczywiście nazywajcie to w komentarzach, byłbym bardzo, bardzo wdzięczny, gdybyście oczywiście mi pisali, bo to wy oczywiście decydujecie, to jest seria nasza, to nie jest seria, słuchajcie, moja, to jest seria nasza, wy mi pomagacie, ja czasem mogę wam coś podpowiedzieć, coś pokazać ciekawego, jeśli ktoś na przykład nie wiedział, jak tutaj działa mending, czyli ta naprawa. Mamy rafę koralową, która mam nadzieję, że też zwabi tutaj rybki, tylko jedna mi uschła, bo ją przez przypadek rozwaliłem i będę oczywiście zmuszony to naprawić, żeby to oczywiście fajnie wyglądało. Tutaj pociśniemy sobie w ten sposób, chciałbym, żeby ta wyspa, wiecie co, miała takie nieregularne kształty, dlatego sobie to tutaj oczywiście poszerzymy w ten sposób, dobra, cyk. Okej, czy to wygląda na nieregularny kształt? Jeszcze tutaj sobie, słuchajcie, zaokrąglimy troszkę. Zobaczymy, czy to fajnie wyjdzie. Mam nadzieję, że oczywiście tak. Tutaj też zrobimy takiego pypka. Okej, i wydaje mi się, że to wygląda naturalnie. Że ten kształt teraz jest mega naturalny. Taki totalnie zwykły, jak zwykła, słuchajcie, wyspa. Tylko chciałbym, żeby ona była jeszcze nieco szersza. Dlatego sobie ją poszerzymy w taki sposób. W taki teraz tutaj sposób sobie poszerzymy. O, i teraz wygląda chyba jeszcze lepiej i jest jeszcze więcej miejsca, dlatego zabierzmy się, słuchajcie, do roboty. Potrzebujemy bardzo, ale to bardzo dużo bloków, moi drodzy, piasku, bo fajnie by było, jakby tutaj to był jeszcze piasek, to ja może wam pokażę, o co mi mniej więcej chodzi. Chciałbym, aby tutaj był piasek, aby to właśnie wszystko było umiejscowione na piasku, a nie na... niekoniecznie na dircie, bo moim zdaniem to będzie dużo ładniejszy efekt, ale przekonajmy się, słuchajcie, zróbmy to, przekonajmy się, zobaczymy, może jest tak jak myślę, a może nie będzie wcale tak ładnie, ale moim zdaniem będzie super właśnie, super będzie, że tutaj to jest taka trochę pływająca wyspa właśnie taka, jeszcze palemki zasadzimy, może żółwie tutaj zrespimy, moim zdaniem to będzie genialny efekt, więc wykorzystajmy sobie tutaj te bloczki i zbudujemy sobie diamentową budę dla psa. Zaraz musimy oczywiście sobie jeszcze zrobić bloki diaksowe, ale wydaje mi się, że z tym nie będzie problemu, bo słuchajcie, tych diaksów oczywiście mamy bardzo, bardzo dużo. Zobaczmy, jak to wygląda. Ej, wygląda to super. Wygląda to super, ale musimy, słuchajcie, tutaj to sobie pożerzyć. Tutaj wygląda fajnie. Tutaj brakuje jednego bloczka.
Tutaj jest chyba spoko, spoko, spoko i jest fajnie. Ej, jest mega, mega cool. Naprawdę to wygląda genialnie. Dlatego zabierzmy się do roboty. Odłóżmy sobie, słuchajcie, co my sobie odłożymy? Odłożymy sobie to. Łopatę możemy sobie w sumie zostawić. Łopata może się akurat przydać. To sobie odłożymy. To. I w ogóle jeszcze szyby mamy, więc fajnie. I teraz słuchajcie, zgarniamy wszystkie diamenty. Patrzcie, ile ich tutaj jest. Ktoś może... Ej, słuchajcie, macie teraz chwilę. Możecie je wszystkie policzyć. Ile ich dokładnie jest co do sztuki. Mamy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 staków i 53. 9 razy 64 plus 53. Jestem mega, mega ciekaw, ile tego faktycznie tutaj jest, słuchajcie. Dlatego my to sobie teraz robimy te bloki, których będzie... Ojej, ojej, czy wy widzicie, ile tych bloków tutaj będzie? 64 bloki. Dodatkowo jeszcze te, o nie, tutaj lata, taki skubaniec, słuchajcie, jeden cyk, nie mam łuku, więc niestety z nim teraz nie wygram. Ewentualnie mógłbym pójść się przespać, tylko czy ja gdzieś mam łóżko? Halo, chyba nie mam łóżka, słuchajcie, nie przejdźmy. O, mam łóżko, dobra, szybko idziemy w kimę. Ziomki, idziemy w kimę, żeby tutaj mnie nie atakował ten fantom, ale z niego leci membrana. Membrana jest przydatna do odnowienia elytry, niestety elytry nie posiadam, bo zginąłem. On się tutaj pali. Pal się, gnojku, pal się, dobra, bum! I dostałem właśnie tą membranę, którą się naprawia. No kolejny jest! Dobra, ja słuchajcie, nie będę na to patrzył. Mamy 64 bloki diaksów. What? Znaczy 69 w zasadzie. Jeszcze jeden diaksik i miałbym kolejny, ale niestety takiego nie mam. I teraz tak, słuchajcie, myślę, że to jest najwyższy czas, aby zacząć robić naszą budowlę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem... i filary, czyli 6 i 7 i filary. Dobra, to słuchajcie, zrobimy sobie tak. Filar mógłby być na przykład tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. I słuchajcie, tutaj zrobimy filar, czyli tak, tutaj będzie diament. Wow, to będzie, słuchajcie, absolutnie genialne. Ej, znaczy, szczerze, ja się boję, słuchajcie, ja się po prostu boję, jaki tu będzie przepych, jeśli my robimy budę z diaksów. Znaczy, oczywiście, nie cała konstrukcja będzie z diaksów, niestety, ale tak się nie da. Wiecie co, mam pomysł na zaoszczędzenie jednego bloku, zrobimy sobie w ten sposób. O, dobra, zaoszczędziliśmy jeden blok. I teraz pytanie, jak to ma, słuchajcie, wyglądać? Tutaj w środek też dajemy coś takiego. Tutaj w środek też dajemy coś takiego. O kurczę, ja się, słuchajcie, już cykam. Ja się naprawdę już cykam, jakie to będzie potężne. Ej, czy tylko ja się jaram, że robimy budę z diaksów? Wow, naprawdę, ona będzie robiła kolosalne wrażenie. Oj, wpadłem. Kolosalne wrażenie będzie robiła. Tutaj zrobimy tak. Tutaj, słuchajcie, w ten sposób. Potrzebujemy schodków kwarcowych. Dlatego teraz, słuchajcie, musimy się wybrać jeszcze po kwarc. Czy ja gdzieś nie odłożyłem przypadkiem kwarcu? Czekajcie, tutaj były bloki kwarcowe. O, są bloki kwarcowe, więc oczywiście je sobie zabieramy. I sobie potrzebujemy zrobić teraz dodatkowo, moi drodzy, schodki z kwarcu. Więc sobie zróbmy tak, tak, tak. Teraz cyk. I dobra, i jazda, i jazda, i jazda. Dobra, wydaje mi się, że 16 ich na razie wystarczy, ale oczywiście to się okaże. Póki co zacznijmy dalej, słuchajcie, tutaj robić naszą wspaniałą robotę. Tutaj jest tak i muszę sobie oczywiście zapamiętać w ten sposób, wow, z bloków diaksów budowa. No, słuchajcie, jak tutaj pieski będą narzekać, to ja nie wiem naprawdę. To ja, słuchajcie, nie wiem, co ja mogę im zagwarantować lepszego. Wydaje mi się, że to jest absolutnie najlepsza buda, jaka będzie dla całego... chyba najlepsza buda we wszechświecie dla psów, naprawdę, no bo jeśli im się to nie spodoba, no to ja nie mogę, to jest przepotężna konstrukcja, przepotężna diaksowa konstrukcja. Będziemy, słuchajcie, musieli tutaj dołożyć jeszcze trochę piasku. O tym sobie oczywiście pomyślałem. Czekajcie, czy my mamy jeszcze piach? Mamy mało piasku. Dobra, w ten sposób. Tutaj sobie dorobimy też. Będziemy musieli poszerzyć tą wyspę, ale póki co, no jak dla mnie, ja nie mogę. Jakie to jest ładne. Jakie to jest ładne. Tylko wiecie co, przydałoby się nam przyciemnić szyby. Ja bym zrobił tutaj albo przyciemnione, albo niebieskie szyby. Czy my mamy, słuchajcie, jak zrobić? Mamy, patrzcie, mamy. Zrobimy sobie tak. Zrobimy sobie tak. Aha, to słuchajcie, tak nie działa. Wow, blue dye, dobra, to tak działa teraz w tym Minecrafcie. A, nie da się tego, słuchajcie, zrobić w ten sposób, szkoda. Szkoda, szkoda, no ale dobra, zrobimy sobie tak. I teraz, słuchajcie, fajnie by było przyciemnić właśnie szyby. Czy szyby się przyciemniało w taki sposób? Chyba nie. Chyba się, słuchajcie, je przyciemniało w taki sposób. Cyk, cyk, cyk. Cyk, okej, niebieskie szyby. Tylko pytanie, czy my chcemy niebieskie szyby, czy my chcemy białe szyby? Więc wiecie co, zrobimy sobie białe.
Na razie zróbmy sobie białe. Zobaczmy, słuchajcie, właśnie co wyjdzie z białym. Czy to będzie ładne? Jeśli będzie brzydkie, zmienimy na niebieskie. Ale wydaje mi się, że białe... Oj, piękne są, słuchajcie. Absolutnie piękne są te szyby. Więc wydaje mi się, że właśnie białe zostawimy. Tylko musimy się przejść do tutaj. O, patrzcie, tu się przejdziemy. O nie, moi drodzy, zapomniałem bardzo ważne rzeczy. Po 14 minutach sobie przypomniałem. Ale to jest kwestia tego, że jestem zafascynowany tą gierką. I już nawet nie chodzi o suby. Moi drodzy, jeśli jesteście nowi na tym kanale, pamiętajcie o zasubskrybowaniu go, dlatego że codziennie są filmy. Codziennie są live. Live jest każdego dnia o godzinie 9 rano i wieczorem, a ponadto są filmy w godzinach, tak nie wiem, no różnie, więc zaznaczcie dzwoneczek, subskrypcję, bo to jest kanał z survivalem dla was, kilka godzin treści dziennie i pamiętajcie także o łapeczce, jeśli chcecie oczywiście więcej, moi drodzy, survivalu z Abro, może jeśli chcecie na przykład, żebyśmy sobie zagrali z Elvisem czy z Maciochem, to oczywiście piszcie, śmiało, nie mam nic przeciwko, na pewno będzie mi bardzo miło z nimi grać i na pewno będzie mi miło z chłopakami, piszcie z kim chcielibyście odcinek, Wojana niestety nie mogę zaprosić, bo nie chciał, ale może go namówimy w niedalekiej przyszłości. Fajnie by było, jakby Wojan tutaj do nas dołączył. Dobra, zrobimy sobie w taki sposób. Mam tylko dwa barwniki, ale dobra, 16 szyb póki co wystarczy. Póki co, słuchajcie, wystarczy, więc uzupełnijmy sobie tutaj właśnie tę dziurę. No i jeszcze trzeba by było do tego dorobić drzwi. Ale czy, słuchajcie, to jest dobre pytanie. Czy psy potrzebują drzwi? No średnio bym powiedział. Jak dla mnie wystarczyłaby jakaś fajna furteczka. Taka, wiecie, fajna, taka przyjemna. Więc sobie zróbmy ją. Wydaje mi się, że furtka będzie lepszym rozwiązaniem, aniżeli drzwi. Bo drzwi, wiecie, no to są u ludzi. A my mamy, słuchajcie, piesy. Robimy budę dla psa. Znaczy, dla psów w sumie. Więc jakby wydaje mi się, że fajniej byłoby zrobić furtkę. Teraz cyk. O nie, nie tak. O nie, 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 nie. Prawie zrobiłem, słuchajcie, płotki. A to byłby duży fail. To byłby duży fail, więc robimy sobie teraz szybką furtkę. O, postawimy ją sobie i będziemy, słuchajcie, mieli wejście do naszego domku. W środku fajnie by było wyłożyć wszystko wełną, żeby one miały tak jakby jeden wielki dywan. Ale w zasadzie, co gdyby, słuchajcie, czekajcie, tutaj... Ja nie miałem gdzieś tutaj wełny, o, ty siadasz. Mam, słuchajcie, możemy sobie zrobić tutaj... W ten sposób, patrzcie, dywaniki. 6 dywaników teraz mamy, więc całkiem spoczko. Tylko że jest ich jednak dalej za mało. Jednak to jest za mało dywaników. Możemy sobie zrobić w ten sposób. Czekajcie, tutaj nie mogę położyć, więc na razie to zostawimy. Okej, tutaj sobie jeszcze dywanik postawimy. I fajnie jakby to wszystko właśnie było jednym wielkim dywanem, ale niestety na razie na to nas nie stać. Będziemy musieli pójść sobie koniecznie w poszukiwania, moi drodzy, jakichś owiec. Albo w ogóle zrobimy sobie farmę owiec. Tylko teraz chciałbym się najeść, a ja... O, tutaj, słuchajcie, mam chlebki. Właśnie odłożyłem całe jedzenie i trochę lipa, ale spoko. Na szczęście mamy tutaj już jedzonko, mamy papu, więc jest fajnie. Uzupełnimy sobie tutaj, słuchajcie, piasek w ten sposób i dobra. Moi drodzy, rozwalamy system, robimy dalej naszą tutaj konstrukcję. Będzie potrzebne do tego dużo szyb, dlatego ja bym zrobił to w ten sposób. O kurczę, tylko to będzie ryzykowne, słuchajcie. Dobra, raz, dwa, trzy. Potem się boję, że po prostu zabraknie mi szyb i będzie lipa, ale póki co zrobimy przezroczyste. Normalnie tutaj były białe, tu robimy przezroczyste i będzie normalnie tutaj właśnie fajna buda dla piesa. Teraz uderzymy sobie, słuchajcie, w ten sposób. Tutaj tak, tutaj robimy, słuchajcie, diamentowy filar. Cyk, cyk, cyk. Tutaj też, słuchajcie, robimy diamentowy filar. Okej, ej, to będzie ładne. Moim zdaniem to będzie naprawdę bardzo ładna hacjenta, akurat właśnie dla naszych ukochanych pupili, więc mam nadzieję, że nie będą narzekać. No proszę, powiedzcie, że nie będą narzekać, bo jeśli będą, to będzie mi naprawdę mega, mega przykro. Co my, słuchajcie, możemy zrobić? Możemy zrobić tak. O, tutaj będzie właśnie takie ładne wejście. Jak kurczę, jak jakiś Transformers. Nie, nie, nie. Zostawimy sobie w ten sposób. I teraz tak. Tutaj wszystko oczywiście będzie wypełnione wełną albo właśnie dywanami, których na razie nie posiadamy. Wiecie co? To też rozwalę, bo potem tutaj wjadą płotki. Więc żeby pamiętać, żeby tam były płotki, to na razie zostawię pustą przestrzeń. Okej. Lecimy dalej z tematem. Musimy zrobić, słuchajcie, tutaj także filar. I filar zrobimy tak, że... Dobrze robię? Tutaj raz, dwa, trzy. Okej, wydaje mi się, że to jest spoko, że teraz będzie spoko wysokość. Więc ciśniemy, słuchajcie, tutaj dalej z szybami, bo chciałbym, żeby to było wszystko super pięknie doświetlone, żeby oczywiście pieski miały tutaj jasno. One będą się oczywiście tutaj jeszcze rozmnażać, więc no tym bardziej, słuchajcie, więc tym bardziej musi tutaj być dla nich jasno. Tutaj absolutnie nie może być ciemno, słuchajcie. Naprawdę tutaj nie ma opcji, żeby było ciemno. Nie, 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 nie. Zrobimy sobie tak. Wiecie co, nawet nie, 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 mam lepszy pomysł, jeszcze lepszy pomysł, zrobimy sobie w ten sposób, że tak, tutaj pójdzie piasek, tutaj, słuchajcie, też pójdzie piasek, który sobie zaraz rozwalimy, zrobimy sobie w ten sposób, okej, cyk, 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 o i to wygląda teraz mega kozacko, w to oczywiście trzeba jeszcze będzie wpakować szyby, albo, moi drodzy, kwarc, tych bloków kwarcowych troszeczkę tutaj posiadamy.
Więc możemy zrobić sobie w ten sposób. Okej, tutaj będzie za mało światła, więc musimy sobie zrobić teraz tak. Czy mi wystarczy na to wszystko szyb, słuchajcie? Czy mi na to wszystko wystarczy szyb? Raczej średnio, ale na pewno szyby muszą pójść tutaj. I zobaczmy, czy to będzie spoczko wyglądało. Nie, za mało, moi drodzy, moim zdaniem, miejsca. Taki plusik, wydaje mi się, że będzie spoko. Tutaj pójdzie blok kwarcu. Tutaj pójdzie też blok kwarcu. Czekajcie, w ten sposób. Ej, to będzie ładne. Ej, to naprawdę będzie ładne. Tak mi się przynajmniej wydaje. Podbudujmy się, słuchajcie, tutaj do góry. Czy mi zostały jeszcze bloki diaksowe? Zostało mi, słuchajcie, 12 bloków diaksowych. Nie jest to dużo, dlatego musimy sobie zrobić teraz w ten sposób. Następujący. Robimy tak, tak. Teraz tak, 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 okej, to będzie spoczko, rozwalamy to i to. I teraz, słuchajcie, ciągniemy sobie w ten sposób, tutaj, tutaj też oczywiście robimy ten sam schemat. I moi drodzy, diaksowe bloki się skończyły, natomiast zostało nam jeszcze trochę kwarcowych. Okej, może nie jest ich, słuchajcie, tutaj za dużo, ale też nie jest ich jakoś skrajnie mało, więc wydaje mi się, że możemy tutaj skończyć naszą robotę bez problemu tymi kwarcowymi blokami. Wrzucimy sobie, słuchajcie, tutaj szybę. Nie, 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 tutaj szyba się taka nie nadaje. Potrzebujemy, słuchajcie, zwykłego szkła, którego użyjemy sobie w taki sposób. Użyjemy sobie, słuchajcie, go w taki sposób tutaj. Tutaj też przydałoby się coś z tego szkła, słuchajcie, zrobić. Dlatego pociśniemy sobie w następujący sposób. Nie wiem, czy to będzie spoko wyglądać. Zobaczymy, zaraz wyjdziemy, słuchajcie, i sobie zobaczymy, czy to będzie spoczko wyglądać. Dobra, robimy sobie tak. Tutaj cyk, tutaj zakręca, okej. Tu jest spoczko. Tutaj wrzucamy właśnie bloki kwarcu w ten sposób. I dobra, i musimy sobie, słuchajcie, teraz zejść, zobaczyć, czy to wygląda spoko. Czy to wygląda fajnie? Moim zdaniem to wygląda mega, mega fajnie. Tylko ten bloczek tutaj, ten kwarcu właśnie mi się średnio, powiem wam szczerze, podoba. Więc wejdźmy sobie na górę i to poprawmy. Możemy zrobić, że tak powiem, z nurtem całym tutaj reszty. Tutaj oczywiście robimy ten sam system. Ten sam system. Tutaj, czekajcie, bo ja nie chcę się oczywiście w tym wszystkim pogubić. A tutaj zaraz mi zabraknie klocków. Okej, czy tutaj wleciał kwarc? Tak, słuchajcie, tutaj wleciał kwarc, więc to sobie uzupełniamy. I wydaje mi się, słuchajcie, że mamy skończone. Można tutaj oczywiście jeszcze dużo rzeczy poprawić i na pewno będziemy to oczywiście robić, no jak najbardziej, moi drodzy. No tutaj, no chociażby środek, tak? Ale z zewnątrz wydaje mi się, że to wygląda bardzo, bardzo fajnie. Tutaj jest oczywiście szkło. Tutaj można by, wiecie co? Pocisnąć z blokiem szkła, tak mi się wydaje. O, to jest ładniejsze. Tutaj zastanawiam się, czy nie pocisnąć też z blokiem szkła. Okej, to mi się podoba bardziej, to mi się podoba bardziej, ale tutaj ewidentnie wjeżdża, słuchajcie, blok diaksów. W ogóle jeden blok diaksów, o, dobra, już myślałem, że, słuchajcie, go straciliśmy na zawsze. I jak dla mnie, ta buda, bardzo krótko robiliśmy, ale wygląda mega, mega spoko. Napiszcie oczywiście, co o nim myślicie. Nie, kończymy, słuchajcie, jeszcze, to nie jest koniec, tylko chcę zobaczyć, jak to wszystko wygląda. To wygląda jak bunkier póki co, dlatego musimy sobie koniecznie tutaj poszerzyć naszą wyspę. Dokładnie tak, słuchajcie, wyspa musi być tutaj powiększona i to nawet nie troszkę, tylko całkiem sporo, żeby to oczywiście wyglądało jak najlepiej. Tutaj też musimy, słuchajcie, ją sobie poszerzyć, żeby to nie wyglądało właśnie, słuchajcie, jak bunkier, tylko żeby to wyglądało jak po prostu fajne, że tak powiem, miejsce. A żeby tak było, to musimy tutaj postawić bloczek i wydaje mi się, że postawimy sobie jeszcze bloczek tutaj. Czy teraz wszystkie krawędzie, słuchajcie, tu się zgadzają? Tutaj się nie zgadza krawędź jedna, więc fajnie by było, że tak powiem, zebrać sobie ten dirt. No dawaj, halo, dawaj mi w ten sposób. Zrobimy sobie tutaj. Tutaj, słuchajcie, też się nie zgadza. Okej, trochę mamy jeszcze tutaj do nadrobienia, więc ja pozwolę sobie, słuchajcie, tą konstrukcję tutaj, że tak powiem, zbić, rozwalić. Dawaj, 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 dawaj. Dawaj mi te klocuszki wszystkie. Okej, zbieramy sobie tutaj. Cyk. Tylko wiecie co, prześpimy się, bo jest ciemno. Znaczy ciemno, jest dalej spoko, ale ja bym się tutaj przespał. Może nas zaatakuje jakiś potwór, będzie ciekawa przygoda. A może nas nie zaatakuje potwór żaden, tego nie wiem. Ale dobra, jest w miarę w porządku. Dlatego poszerzamy sobie tutaj naszą wyspę dalej, w dalszym ciągu, cyk. Tutaj się zgadza, tutaj, słuchajcie, rozwalimy przez przodek klocek. Oj nie, to nie tak miało być. Tutaj, tutaj, tutaj. Dobra, i wyspę mamy poszerzoną, wygląda ona fajnie. Trzeba będzie jeszcze zrobić, żeby tu nie był taki naleśnik, ale to już chyba na live zrobimy. Wygląda to naprawdę moim zdaniem przegenialnie, ziomki. Naprawdę moim zdaniem wygląda to mega genialnie. Zrobimy sobie w taki sposób i jest mega, mega koks. Trzeba będzie tutaj oczywiście zrobić... Wiecie co? To trochę przeszkadza. Ja pozwolę sobie to rozwalić, bo to, nie oszukujmy się, ale troszeczkę tutaj przeszkadza. I zrobimy sobie dodatkowo schodki. Czy ja mam jakieś schodki? Nie mam schodków. Więc robimy sobie, słuchajcie, kwarcowe schodki tutaj teraz. W ten sposób, mamy ich 8. I zrobimy w tak. Tak, 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 tak. Tak, tak. Pytanie, czy to nie wygląda zbyt przytłaczająco. Może troszkę, słuchajcie. Dlatego to sobie zbijemy tutaj. Czy to wygląda przytłaczająco? To sobie zbijemy.
Albo zrobimy to pół blokami. Wiecie co? Mógłbym zrobić to pół blokami kwarcu, ale niestety już nie mam. Zrobimy pół bloki. Niestety pół bloków teraz nie mam, bo już to zepsułem. Trochę głupio, ale zrobimy sobie to pół blokami, więc spoczko, będzie fajnie. Tutaj właśnie te rogi chciałbym sobie, słuchajcie, zrobić w takim stylu, żeby one troszeczkę lepiej tutaj, bardziej prestiżowo wyglądały. Okej, to jeszcze, słuchajcie, za dużo. To jedno jest za dużo. Tutaj trzeba będzie pokombinować, co dalej z tymi rogami. Ale to wygląda fajnie, tylko mówię, trochę bunkrowato, bunkrowato. Tutaj to też jest za dużo. Jak tutaj wjadą płotki, słuchajcie, jak tutaj zrobimy sobie płotki, to wtedy już nie będzie to wyglądało tak bunkrowato. Zobaczmy tutaj z boku. Ej, fajne, ej, mega, mega fajne. Brakuje tutaj, słuchajcie, klocków. Okej, zaraz sobie to uzupełnimy pół bloczkiem. Ale moim zdaniem wygląda to mega, mega, mega kozacko. Czekajcie, zbijemy sobie to. Ej, naprawdę, dla mnie to jest super. Ej, superanckie to jest, naprawdę fajne. Zobaczmy, słuchajcie, sobie, jak wygląda coś takiego w ten sposób tutaj z boku. Gdyby, słuchajcie, zrobić tak. O, w taki sposób. Która wersja jest ładniejsza? Wydaje mi się, że ta jest ładniejsza, dlatego sobie to zbijemy. Tutaj można zrobić taką dachóweczkę, ale też na razie o tym nie myślę, dlatego zrobimy sobie tak. I na razie sobie to zostawię. O nie, czekajcie, bo tutaj mi się klocek psuje, więc trzeba go poprawić. Dobra, wydaje mi się, że na razie zostaniemy przy tym. Na razie rozwalimy to i musimy tutaj poczekać, aż wjadą, moi drodzy, płotki. Jak wjadą tutaj płotki, albo póki co, na razie możemy sobie zrobić w taki sposób. Czy tutaj, czy to nie będzie zbyt kanciaste? No moim zdaniem trochę będzie to zbyt kanciaste, jak tutaj położymy właśnie te bloki, słuchajcie. Ale podejdźmy sobie od boku i zobaczmy, bo wszystko jednak polega tutaj na tym, żeby zobaczyć, przetestować. Okej, jest to zdecydowanie zbyt kanciaste. Potrzebujemy, słuchajcie, tutaj pół bloków. Pół bloków diamentowych niestety się robić nie da, przynajmniej kiedyś się nie dało, ale kwarcowe jak najbardziej już tak, więc zrobimy sobie, słuchajcie, z kwarcu, tylko sobie to zbierzmy. Tutaj sobie to zbierzmy. Okej, w ten sposób. Czy ja mam jeszcze jakiś kwarc, słuchajcie? Co? Ej, czekajcie, zombie pigmen wyszedł. LOL! Co ty tutaj robisz? Czy on mocno bije? Myślisz, że on mocno bije? Nie, on prawie nie bije. Ej, ale co on tutaj robił, to ja po prostu nie mam pojęcia. Ej, serio, co on tutaj wyprawiał? Nie wiem. Naprawdę nie wiem. Dobra, słuchajcie, potrzebujemy kwarcu. Czy nikt tutaj naprawdę nie miał nigdzie kwarcu? Czy tylko ja poszedłem do Netheru? Ziomki, no bez jaj. Ej, bez jaj, chyba, słuchajcie, dzisiaj niestety nie dokończymy tego, bo tutaj kwarcu nie widzę. Widzę takie stone'owe slaby i widzę szkło. Szkło jest akurat spoko. Stone'owe slaby, czy to jest to, o czym myślę? No niekoniecznie, słuchajcie, te stone'owe slaby są takie słabe, szczerze mówiąc. Ale dobra. Póki co, na razie nie komentujmy. Mamy trochę szkła, więc można ewentualnie, słuchajcie, tutaj szkłem trochę pouzupełniać. Na razie ten bloczek tutaj zostawimy. Postawmy sobie... Nie, on też wygląda słabo. Słuchajcie, no to mamy problem. Mamy problem, bo na live będę musiał pójść i to naprawić. Znaczy naprawić, poprawić raczej. W sposób następujący, że pójdę po prostu po kwarc. A teraz wbijmy się do środka i moi drodzy, zostawiamy na pewno trochę pochodni. Na pewno trochę pochodni przydałoby nam się tutaj naszym piesom. Fajnie, żeby one miały tutaj po prostu spoko oświetlenie, bo mogą mieć tutaj troszeczkę ciemno. A nie chciałbym, żeby po prostu im było tutaj ciemno. Dlatego postawimy sobie tutaj. Czy to wygląda spoczko? Moim zdaniem wygląda to mega, mega kozacko. Mamy jeszcze tutaj... możemy tutaj dorobić... to się nie nada. To się nie nada, bo chciałem, słuchajcie, tutaj wstawić schodek, ale on też tutaj by źle wyglądał, dlatego że nie złączyłby się tak w kąt. Ale jest ok. I teraz tak. Wydaje mi się, że musimy zabrać się za... naszą podłogę. Przydałoby się wymienić właśnie nam tutaj podłogę, więc teraz zaczniemy sobie to robić. Ojojoj, tutaj nie możemy oczywiście dziur zostawiać. Wiem, że mamy szybką łopatę, ale niestety, słuchajcie, nie możemy dziur tutaj zostawiać, mimo że ona jest najszybsza na całym normalnie świecie. Jest żelazna, ale ma efektywność 4. Jest okej. Okay. Mam jeszcze diaksową efektywność 5, ale ona jest tak szybka, że jej nie używam. Bo naprawdę, teraz bez jaj, za dużo niekontrolowanych bloków. Wiecie, co się psuje? Naprawdę. Za dużo niekontrolowanych bloków się psuje, to też, jak widzicie. Dlatego nie używam tej diamentowej, bo... No to jest przesada. To jest przesada, naprawdę, już ta diamentowa. Okej, które bloczki, słuchajcie, tutaj będzie widać, a które nie. Jeśli będzie podłoga, to to będzie, słuchajcie, widać. Czy to będzie widać, słuchajcie? Czy ten klosek będzie widać? Będzie widać na pewno ten. I okej, reszty, słuchajcie, tutaj raczej widać nie będzie, więc teraz potrzebujemy sobie to wypełnić. Pytanie czym? Bloków diaksowych, słuchajcie, mamy tylko 2, więc nie chciałbym tego robić. Kwarcu nie mamy. Czy ktoś, słuchajcie, ma jakąś wełnę? Czy tutaj, jeszcze raz sobie przejrzę, czy ktoś tutaj wełny nie ma? O my, mam genialny pomysł, słuchajcie, ale to, o nie, to będzie okropne. To będzie okropne, o nie, ej, słuchajcie, robimy to. Robimy,
złote bloki. Słuchajcie, to będzie okropne, ale robimy to. Słuchajcie, robimy przepych dla naszych piesków. Robimy przepych dla naszych piesków, podłoga będzie cała ze złota. Ja nie mogę, to będzie przegięcie, ziomki. To będzie naprawdę przegięcie, ale spoko, zróbmy to, słuchajcie, zróbmy to. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Jestem naprawdę tego bardzo, bardzo ciekaw. Dobra, w ten sposób, tutaj cyk, cyk, cyk. Dobra, kolejne trzy wjechały. Wow, tych bloków jest sporo. Muszę, słuchajcie, to przyznać, ale tych bloków jest naprawdę sporo. 49. I teraz zastanawiam się, czy całego piasku nie wymienić, słuchajcie. Naprawdę się zastanawiam, czy całego piasku nie wymienić. Póki co zróbmy, że tak powiem, wiecie co, te framugi. Tego tutaj nie będzie widać. Wiecie co, czekajcie, 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 czekajcie. Potrzebuję tutaj kilofa. I teraz tak. Najpierw zróbmy podłogę. Najpierw, słuchajcie, zróbmy podłogę. Albo właśnie te obramówki. Czyli tak, na pewno to, na pewno pod szybami. Słuchajcie, na pewno pod szybami musi być złoto, żeby to po prostu było widać, tak? Umówmy się, żeby to po prostu było widać. Dlatego zrobimy sobie w ten sposób. Okej, teraz pociśniemy sobie w taki sposób, że zrobimy tak, 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 tak. Okej, tu jest w miarę spoczko. Teraz zrobimy sobie tak. Okej, tutaj też jest w miarę spoczko. Dobra, zrobimy sobie w ten sposób. Ej, to będzie mega spoko. Jakby tutaj jeszcze kwarc właśnie w środek wpakować, to to naprawdę by wyglądało genialnie. Ale póki, słuchajcie, mamy jeszcze dwa bloki diaksowe, to wpakujemy sobie jeden, drugi. Tutaj właśnie do środka walnąłbym kwarc. I to złoto, słuchajcie, czy to złoto widać z zewnątrz? Widać jest z zewnątrz, widać je. Ale ja mam lepszy pomysł, słuchajcie, właśnie. Ja mam lepszy pomysł. Zrobimy sobie, słuchajcie, to. To wszystko, słuchajcie, tutaj będzie ze złota. To wszystko będzie ze złota. To szkoda, że ja nie zbierałem już potem złota, bo jak pewnie oglądacie live'y, to wiecie, że ja potem już złota, słuchajcie, nie chciałem zbierać. Totalnie nie chciałem już tego złota zbierać. A tak, to teraz by się przydało i by było genialnie, nie? Ale dobra, słuchajcie, zrobimy sobie taki właśnie podjazd ze złota. Okej, wydaje mi się, że to może być naprawdę ładne. Znaczy, czy to jest ładne? Chodzi o to, że to ma być przepych, tak? Słuchajcie, to ma być idealne miejsce dla naszych piesów, umówmy się. A pieskom nie będziemy po prostu żałować, tak? Umówmy się, pieskom nie będziemy, moi drodzy, żałować, absolutnie nie. Będą one żyły w mega, mega bogactwie. O nie, tutaj źle postawiłem, słuchajcie, to źle postawiłem. Dlatego dawaj mi ten klocek, muszę go, słuchajcie, stąd zabrać. Muszę tutaj uzupełnić naszą dziurę, dobra, wracamy się teraz tutaj. I dawaj, dawaj ten blok, postawimy sobie go w ten sposób i naprawdę wygląda to moim zdaniem przegenialnie, ale to przegenialnie, bo zużyliśmy wszystkie bloki złota. Tutaj tylko tak jak mówię, uzupełniłbym to piaskiem, żeby to też się fajnie wtapiało w tło. O, w ten taki właśnie następujący sposób. Tutaj też sobie pociągniemy to w tak, dobra, dobra. Ej, fajnie to się wtapia, ej, genialnie to się wtapia, tylko musimy, moi drodzy, jeszcze poszerzyć tutaj naszą wyspę. Wiem, że cały czas ją poszerzamy, ale no kurczę, zaraz tutaj nam się zrobi normalnie z tego ląd. Ej, serio, normalnie z tego zaraz będzie ląd, ale wygląda to, no genialnie. No moim zdaniem, słuchajcie, wygląda to absolutnie genialnie. Zrobimy sobie tak i normalnie jest teraz wjazd do naszej, że tak powiem, budy dla psów, tylko że jeszcze nie mamy tego środeczka. Czy my mamy, słuchajcie, czas, żeby pójść sobie szybko do Netheru? Wydaje mi się, że możemy na mega szybkości, na mega, słuchajcie, sprincie udać się do Netheru, zebrać ten kwarc i potem to poprawić. Przy okazji wbijemy sobie trochę levelu, bo chciałbym, żeby podłoga była kwarcowa. Póki co, jak zbierzemy, słuchajcie, sobie więcej... O, właśnie tutaj, słuchajcie. Właśnie tutaj spadłem. Tutaj straciłem wszystkie itemy, wpadając, moi drodzy, tutaj, więc ja wolę sobie to zamurować. Wolę sobie przejść tutaj, aż do kwarcu. Gdzieś tutaj, słuchajcie, był kwarc. O, teraz muszę, słuchajcie, na mega shifcie to robić. Bo jak tutaj spadnę drugi raz w tym samym miejscu... Ej, to by była mega lipa. No musicie przyznać, słuchajcie, gdybym spadł w tym samym miejscu, to by była mega lipa, więc ja to wszystko, słuchajcie, na shifcie robię, żeby potem nie było przypału, żeby potem naprawdę nie było przypału. Dobra, rozkopujemy to. Czy ja mam wszystko, słuchajcie? Mamy tego 31. 31, czy to jest dużo? No nie wiem. Zróbmy sobie to, słuchajcie, na bloki. Okej, okay. Słuchajcie, 7 bloków tylko mamy. No dobra, 7 bloków to jest trochę za mało. Musimy iść po więcej tego kwarcu i potem się jeszcze wrócić. Właśnie to, słuchajcie, problem, że potem jeszcze weź się wróć, bo ja tutaj tego kwarcu wykopywam sporo. O, tutaj akurat jest mega, mega blisko. To sobie go wykopiemy. Zobaczymy, czy on się odnawia też od kwarcu. 516. Słuchajcie, 516 bloków. Zobaczymy, czy nam się kill off odnawia tylko od węgla, czy też od innych bloków, które po prostu dają tutaj nam expa. Dobra, rozwalaj to, rozwalaj, 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 cyk, cyk. Całe to też sobie oczywiście zbijamy.
Dobra, jest rozwalone. Teraz schodzimy na dół. 516 było, a jest 554. Czyli moi drodzy, od wszystkich bloków, które mają expa, które dają expa, naprawia nam się kill off. Wobec tego jest on praktycznie niezniszczalny, bo cały czas wykopujemy coś, co w zasadzie daje expa, tak? No gdyby nie kopać, słuchajcie, emeraldów, diamentów, węgla, redstone'a, lazurytu, kwarcu, no to spoko, ale wiadomo, że to się kopie, więc jakby myślę, że lightowo. Wracamy sobie i znowu jest noc. Dobra, prześpimy się, żeby jak będziemy kończyć budowę, żeby zobaczyć finalny efekt po prostu za dnia, za jasności. No jest to genialna wyspa, słuchajcie. Jest to absolutnie genialna wyspa. Nie jest to, nie wygląda to jak buda dla psów, okej? Umówmy się. Nie wygląda jak buda dla psów. Jasne. Rozumiem. Rozumiem, że to nie wygląda jak buda dla psów. Ale słuchajcie, ja chciałem przepych, dlatego jest przepych. Teraz zabieramy nasze piesy. Zabieramy drugiego piesa i rozmnożymy je, słuchajcie. Rozmnożymy je po raz pierwszy w ich nowym domku. Czy można je rybą? Nie wiem. Wiem, że można rotten fleszem, więc chodźcie pieski. Chodź drugi. Chodźcie. Chodźcie do mnie. Chodźcie do Abery. Tutaj wbijajcie, wbijajcie i słuchajcie, dwa piesy zaraz będą tutaj rozmnażane. Arekinę, arekinę. Drugi jest bez nawyzwy. Cyk. Wrac... Nie! No nie, ej, wracaj! Wow, czemu tego się nie da rozmnożyć? Czekaj, o, jest! Malusi Bobo, dobra, chodźcie. Chodźcie tutaj. Chodźcie, tu jest wasze miejsce. Tu wbijacie i tu was siatuje. Jeden, drugi. Słuchajcie, tego sobie nakarmimy, żeby on miał wysoko ten ogon. Chodź, chodź arekinę. Arekinę, chodź. No, no nie szczekaj, tylko chodź. Dobra, wiecie co, zrobimy w ten sposób. Czekajcie, nie mogę go siatnąć. O, i po prostu go wepchniemy do tej budy. Wpychamy cię do budy. Musisz tu mieszkać. Lepiej nie będziecie mieli. Naprawdę, macie ciepło, macie przepych. Idealne miejsce dla was, tak? No, zjem sobie z wami, skonsumuję sobie właśnie z wami. Tutaj mogę, słuchajcie, sprawić, żeby on po prostu dojrzewał w ten sposób. Dobra, teraz siad. I słuchajcie, weźmiemy name taga i nazwiemy go sobie. Nazwiemy sobie naszego pierwszego małego pieska. Jest to nasz pierwszy rozmnożony pies w tej wiosce. Dlatego sobie go właśnie nazwiemy. Weźmiemy sobie name tag. Oj, tu miałem mięso, w ogóle nie wiedziałem o tym. Weźmiemy sobie, słuchajcie, tutaj jeden name tag. I nazwiemy go sobie Pypek. Moi drodzy, nazwiemy go sobie Pypek. Pypek. Tak będzie się, słuchajcie, nazywa. Albo bez tego, nie, albo Pypcio. Pypcio, ojej. Ej, Pypcio to jest najsłodsza nazwa na całym świecie. Pypcio. Słuchajcie, to jest nasz Pypcio. Możecie go pięknie przywitać w komentarzach. A tymczasem ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie tego materiału. Napiszcie także, co myślicie o budowie naszej tutaj budy. Niestety tego jeszcze teraz nie rozwalę. Znaczy, zaraz się tym zajmę. Po odcinku nie mam co was tym męczyć. Ale wydaje mi się, że buda dla psów jak najbardziej mega udana. Obserwujcie kanał, subskrybujcie, zaznaczajcie dzwoneczek oraz oglądajcie live'y, bo codziennie są o 9 rano. Tymczasem ja wam bardzo dziękuję, trzymajcie się, dobrego dzieneczka, eleczko i pu!